Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnej gry na moim kanale, jest to Outlast tym razem. Jako iż, że nadal mam problemy z CS-em i najprawdopodobniej nie będę mógł nagrywać przez miesiąc, albo nawet przez dwa, póki nie zakupię sobie dodatkowego sprzętu. Więc stwierdziłem, że dawno nie było żadnego horroru. Jako iż, że straciłem wszystkie save'y do Jewelona, przechodzenie tego od samego początku no, nie miałoby najmniejszego sensu. Ale zawsze chciałem przejść właśnie Outlasta. Jest on cholernie straszny i właśnie już zrobiłem przed sekundą podejście do tej gry, ale niestety nic mi się nie zapisało. Byłem tam, no nie doszedłem za daleko, bo się w sumie zamotałem, teraz będzie nam łatwiej do tego dojść. I myślę, że w przeciągu 5 minut dojdziemy w sumie do tego miejsca, w którym ja byłem wcześniej. Ale powiem wam, że gra jest przekosmicznie straszna, także podejście numer 2, mam nadzieję, że będzie udane. Zaczynamy jeszcze raz. Okej, sceny przemocy, jak najchętniej przyjmę. Wszystkie sceny przemocy i sceny erotyczne, czemu nie? Pyr, pyr, pyr. Dobra, jedziemy autem z tobą. Komisarz Salazar z Departamentu Rolnictwa stwierdził, że nietypowe zachowanie zwierząt odpowiada zmienna pogoda. Poza tym zachęcił nas seminarium, ale po co mi to słyszeć? Co mi obchodzi radio? Z nisko latające helikoptery w pobliżu Silver, coś tam, najwyraźniej służby parku Arafu będą rozpylać truciznę na szkodniki. No dobrze, ale co ma to wspólnego z psychiatrykiem? Powiem wam, że też niedawno włączyłem w sumie napisy. Okej, no przyjeżdżaj. Tak jest założenie, żeby czytać wszystkie notki po kolei, chyba że naprawdę będzie jakaś cholernie nudna notka, coś tam o CIA czy coś, bo takie też znajdowałem w tym właśnie pierwszym podejściu i nawet nie chciałem się tego czytać, ale gdy będzie coś o jakiejś chorobie czy coś takiego, to czemu nie? Żeby obczaić, o co w ogóle w tym chodzi, nie? Żeby dużo też wyciągnąć z tej historii, bo wiem, że jest dobra. A więc tak, nie znasz mnie, nie będę ubijał bawełnę, mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murkow w Mount Massive. Właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się im dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie, nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murkow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Okej, mam nadzieję, że ujrzy. Mi się wydaje, że będziemy żałować tego, że w ogóle weszliśmy tam. No. Jej, kamera! Super duper. Press official! Czy coś, muszę sobie podgłośnić tylko troszeczkę grę, bo wcześniej miałem trochę za głośno. O, teraz będzie ok. Będę wyżej skakał. Bo wy się nie zdziwcie, dawno w horror nie grałem i będę skakał strasznie wysoko i krzyczał. Wiem, że wam się podoba, wy sadyści. To tak działa. Aby szybko otworzyć drzwi, tak, to już przerabialiśmy. Powoli trzymać, aby używać kamery, naciśnij prawy przycisk myszki. Ok. Działa kamera, działa kamera. Okej! Okay. Nie rozumiem sytuacji, w której gości podchodzi do okna i jest nagle taki... Tutaj jakby podszedł i się wywalił po prostu. A, no dobra, nie będę pukał drzwi, drzwi są zamknięte, jak właśnie mówiłem, bo... że sprawdzałem. Lewy kontrol, aby kucnąć, to na szybko przebiegniemy. Kamera jest włączona, możesz przybliżać i oddalać obraz za pomocą myszką w górę. O Jezu, jaki piskarz mnie skręca! Spacja, wiem, skoczyć do przodu. Grałem w gry już niektóre. Wiem, jak się skacze. Opalala. Opa. Tego wcześniej nie słyszałem. Fuck. A, to byłbym ja chyba. Mogłem tylko tego wcześniej nie słyszeć. Dzień dobry. Okej. Okay. O chuj, chyba miałem wcześniej dużo gorzej.
Tego też wcześniej nie widziałem. Co tu robi papież? Nie, mamy papieża w grze. Super, dobry początek. Niech papież będzie z nami. Papieżu, chodź z diabłem razem. Przesmyk, lubię takie przesmyki. Przycisnąć się przez sialinę. Dobry. Mogę tu zawitać? Mogę, notateczki. Zaraz będziemy czytać. Okej. Nie ma sprawy, stary. Idziemy na górę. Mówię, nie zdziwcie się, że tak na razie wszystko ogarniam, ale mówię, kawałek przyszedł. Elo! Koleżka widzę, że jest. Spali koła troszeczkę. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że ja wiem teraz, w niektórych trzy albo cztery te wybuchy, kurwa, pościgi. Jak się nazywa to, to ci ktoś wyskakuje i ła, ty robisz. Jumpscare sceny i opa, a i tak... Właśnie o tym mówię, ja dobrze wiedziałem, że to tu będzie. Holy shit. Czemu nie mam tryb nocny? Przepraszam, jak się włączy tryb nocny, tylko może dobra, przerażająca muzyka i takie sprawy, ale... Kamera, oddalenie, włącz tryb nocny, F. Dobrze, dziękuję. Kurwa, czemu nie mogę przejść? Przepraszam, czemu pan wisi na suficie? O kurwa, tego wcześniej nie widziałem. I też ostrzegam, będę ostro klął przy tej grze. Odmieńcy. Czarni? Ty rasisto. Musisz się ukryć. Dobra. Co się zapisuje tak dalej? Tak zrobię. Dziękuję wam za serię. Właśnie kurwa skończyliśmy. Posłucham tego pana jednak. Będę stąd spierdalał. Jej! Trzeba, że mogę stąd wyjść? Ten kolega na pewno by chciał. Dobra, nie, tak bez żartów. Idziemy do przodu. I się tego nie boję. Nie boję się czarnych. Słyszysz? Rasisto. Zostaw ich. Co to kurwa było? Czemu nie otworzył tych drzwi? Dobra, wiem, to tutaj wiedziałem. To jest coś, czego się nigdy nie rozproszyłem, tak szczerze. Widziałem to parę razy na jakichś trailerach czy coś takiego, bo to jest właśnie z tego scenka, to akurat jestem o to pewny. Byłem pewny o tym jumpscare'zie. Czucie kurwa złapałem, się przygotowałem. Papież! Papież! Kim jesteś? Jestem diabeł, alo papież! Ty jesteś ten z obrazka? Mówiłem, że z nami przyjdzie! Ej! Merciful God, you have sent me an apostle. Nie, jest diabła. To w drugą stronę działa, stary. Chroń swoje życie, synu, bo zostajesz... Nie przeczytałem czym. Hopsonana, na kolana, wstawaj. Nowe zadanie, uciekli z psychiatryka. Dostań się do pomieszczenia ochrony, a blokować frontowe drzwi. Tak zrobię. Halo? Okej. Słyszę z tego bekę. Na, chodź sobie po psychiatryku, na. Machanie głową na boki w grach. Halo? Dobra. Elo? A żeś się fortunnie przyfanzolił, stary. Żeś karteczki pobrudził. Komar mnie ugryzł. Czemu mnie komar ugryzł? Ała. Komar, co ty? Mam kartki. Dobra, przeczytajmy te notatki może, co? Gdzie są notatki? Halo?
Notatki, a tutaj notatki. Wszedłem do środka, jestem wewnątrz. Wszędzie leżą ciała ze śladami poparzeń. Dookoła pełno krwi, głowy wstydu. Ustawione, równo jak butelki w barze. Martwi naukowcy o środku małków zwisają z sufitu. Na ich plakietkach widnieje napis: zaawansowany system badań Murkow. Murkow to pralnia brudnych pieniędzy. Ma przynosić dochody, jak rzekoma organizacja charytatywna. Pieprzyć trzeci świat, bo przecież lepiej skasować kolejny miliard. Jak oni to sobie wyobrażają? Jak można trzepać kasę na budynku pełnym psycholi? No jak wynaleźć nie można, no. Jest facet ze służb specjalnych, nadziany na jakiś pręt jak świnia na rożeń. Powiedział, żebym stąd spieprzał i wyzionął ducha. Dobrze by było to usłyszeć, kiedy jeszcze mogłem stąd wyjść tą samą drogą, którą się tu dostałem. No w sumie kurwa mogłeś, jakbyś nie zauważył. Miałeś drzwi po lewej, a wybrałeś te po prawej, gdzie była wielka dzika świnia. A to w sumie ja to wybrałem, nieważne. Dokumenty. Projekt ma Wall Rider. To w sumie nie dowiadujemy się tu nic ciekawego, mówię. Wcześniej przeczytałem tą notatkę. Tego nie czytałem. Trwają prace nad szczegółowym raportem. Murkow Corp. nie musieli podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt Wall Rider może przynieść niewiarygodne wysokie zyski. Okoliczności towarzyszące tym czterem zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie jakkolwiek, sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt Wall Rider powinno być, no dobra, Wall Rider, niech będzie. To wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie i jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. Jednak podobnie jak w innych przypadkach, zainteresowanie rodzin oraz rządu jest tak znikome, że pojęcie jakichkolwiek czynności prawnych jest mało prawdopodobne. Ponieważ terapia polem morfologicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli, zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne. Ale odpowiednie połączenie podanych leków wraz ze stosownymi środkami przymusu przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przypływania zysków. Z poważaniem, Helen Grant, Departament do Spraw Zmniejszania Obciążeń Prawnych, Murkow. Murkow? Chyba Günther brzmi. Niemiecki gej, Günther. No dobra. Czyli co, hajs trzepać na ludziach. Nowość! Panie, to coś było otwarte wcześniej? Zamknięte! Dobra! Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Okej, okay. Właśnie, Walker to jest jakiś gościu z biura tam z archiwum? Coś takie, jakieś te notatki. To właśnie było w tej jednej nocy, którą przeczytałem wcześniej. Tak w skrócie wam powiedziałem, bo było coś tam o chorobie, bla bla bla. Kaszlał, nie kaszlał, dobra, nie kaszlał. Walker zabił, okej, okay, dobra, dziękuję. Walker zły, wy. Wina Tuska, wina Walkera w sumie w tym wypadku. Łopanie, ażeś się posrał. Przerąbane, weź zbij spodnie. Teraz najlepsze. Hello? Dim, 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 dim. Hej! O kurwa. Ber. Jest taki dźwięk jak... Czekajcie, jak co? Jakby tak przeskakiwał po ścianach. Jak w Deadpoolu. Banda psycholi, chłopaki. Co tam ciekawego oglądacie? O stary! Tego nie widziałem wcześniej. Łopanie. Tylko tak stopy, takie kikuciki. One już przerąbane, nie? Czemu jest tacy poparzeni, cholera, właśnie nie wiadomo o co chodzi. Dobra, ja sobie tu przejdę. Nie patrzcie na mnie. Otwieram kolejne drzwi. I tu jest karta magnetyczna. Bo tam były drzwi zamknięte z kartą magnetyczną. Mówię, sprawdź się jak najszybciej to przejść. Do momentu, w którym ostatnio skończyłem. Możesz obejrzeć notatki. Dziękuję! Mogę obejrzeć przedmioty! Nie mogę? A, mam! Karta magnetyczna do pomieszczenia ochrony. Jej! Dobrze!
Ruszajmy dalej więc. Zapomniałem o nim? Stary, bardzo chętnie bym to zabrał, ale nie mam pojęcia, o co ci chodzi, nie? O Jezu, aż mi się czopka przekrzywiła. Nie mogę! Helena! To coś było? Pamiętam, że jest jeszcze... Właśnie go szukałem. Nie mogę znaleźć wcześniej tej karty magnetycznej i tym jest... Prawie 15 minut zajęło w sumie. Ale wiem, że znalazłem tutaj baterię w kibu. Jej, bateria! Baterie będą bardzo przydatne. Zobacz, że biegniesz, możesz popatrzeć ze siebie. Aha. Dziskam z klubu. Też mogę. Dobra. Wchodzimy do security. Okej. Okay. Drzwi zamkniemy. Tutaj, słuchaj, Wiktor, to dam sobie przerwę, zrobię tu kawusi, się napiję, nawet zrobiona, świeża. Nie, odporam arka i będę grał teraz. Albo zhakuję cały system. Bo może być tak. Papież, halo! Papieżu, czemu zgasiłeś światło? Tato generacji później. Trzeba zrobić. Schowaj się w szafie, dobrze? Tak zrobię. To teraz. Świnia puka. Jesteś cholernie brzydki, wiesz? A przynajmniej trzymasz fason, to się, wiesz, wyklepię. Prosiaczek. Ej, ale tak to się nie nazywa swoich, wiesz, swoich prosiaczków, przyjacielu. Jakiś gruba się. Mikaj. Już, już. O Jezus. Nie przeczytałem, co on tam gadał do mnie. Ja spierdalam. Ty sobie tam siedź bez problemu. Dobra, teraz idziemy do piwnicy. Grą stąd wyszedł, trochę przypał, żeby wchodzić tam, gdzie wychodzi takie wielkie bydle. Serio, może się dziwicie, że nie grałem wcześniej w tą grę ogólnie, ale specjalnie czekałem jakieś, kurde, parę lat. Bo wiedziałem, że kiedyś to nagram. Kiedyś to nagram i się doczekałem. Bo ta gra jest naprawdę przezarąbista. Jest przestraszna, ja takie gry lubię. W pewnym sensie. Dobra, podnieś baterię. Gdzie to miałem iść? Aha, dobra. Spacja! Nie będę puść, pójdź jakie puść. A, who's there? Ale ej, ktoś tam jest. A, okej, ogarniam. Dobra, w ogóle wymienię baterię. To zaraz padnie. Uruchom dwie pompy, ciepła i główny bezpiecznik, aby zrestartować generator. Zrestartować? Zrestartować, dobra. Wiem, że tak. I to jest właśnie, dochodzimy do tego momentu, w którym skończyłem ostatnio. Tu jest jedna pompa, tam jest druga pompa. Nie mam pojęcia, gdzie jest bezpiecznik. Tu wyjdzie teraz taki chory pojeb. Stamtąd. Za 3, 4... Już. Halo. Ja wejdę do tej szafki. Poczekam, aż sobie snupić. Szkoda, że w tych szafkach nie da się jakoś wyglądać z nich. To jest trochę lipa. Yeah.
O kurwa! Ja pierdol! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja myślałem, że on stąd poszedł! Uciekaj, 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 uciekaj! Zostaw mnie! O shit, 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 szafka! Szafka, 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 szafka. Jest, jest tam. Holy fuck. Dobra. Mam nadzieję, że tym razem już poszedł. Poszedł? Chyba tak. Dobra, tu gdzieś powinien być chyba ten główny bezpiecznik, nie? Mi się cholera zdaje. A, tu jest jakieś coś do przeskoczenia. Dobra, ciągnę. Nie, nie wymienię baterii. Nie wymienię, jeszcze nie. Co to kurwa jest? Okej, okay, krew. Nothing special. Okej, okay, i to jest właśnie... Czy ja stąd przyszedłem? Czy to jest... A, okej, okay, to jest tamto miejsce, stąd. Electric. Electric room, okej, okay, dobra, idziemy tutaj. I tu już nie mam pojęcia, co się będzie działo, naprawdę. Został nam jeszcze jeden generator do włączenia, który wiem, gdzie jest. A tu nie mam pojęcia, co już się dzieje. Jesteśmy na żywo. Kurwa, ale miałeś to po cichu otwierać, a nie tak... Jak Filip z konopi. Okej. Okay. Dobra, tu gdzieś musi być jakiś pizdryk, dobrze? Okej, okay, jest. Okej, okay, czyli to jest ten główny bezpiecznik, bateria zawsze na propsie. Tylko czy teraz ten chory pojeb to nie przyjdzie do nas? Nie no, tu w sumie nie było żadnego dźwięku większego, także... Ale byłem tu? Aha, dobra, to jest ten... O, bateria by minął. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Szkoda, że tu nie... Kurwa. O chuj, ale przyfarciłem, ja stąd spierdalam, ja stąd spierdalam, jeśli wiem, że jest, kurwa, jest, uciekaj, 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 dobra, jest daleko, czyli mogę szybko wcisnąć ten. YOLO! Mamy wszystko, mamy trzy, mamy trzy, mamy trzy, dobra, wchodzimy, wchodzimy na górę. I reset. Co teraz? Okej. Okay. Zadania. Tab. Notatki. Wróć do pomieszczenia ochrony i odblokuj frontowe drzwi, dobra. Tak zrobię, tak zrobię. Dobrze, tak będzie. Tak zrobię. O, dobra, tędy. Halo, ale to było wcześniej otwarte. Zapisywanie. Aż się boję, że... To ta świnia... Ta świnia to biega. Dobra, jest bezpiecznie chyba. Wszystko wygląda tak jak wcześniej, ale... Gościu na kiblu. Jak możesz srać w takim momencie, stary? A, no to nie zamknę drzwi, to może być przybył. Ty, świniak rozwalił ekran! Co jest, kurwa? Papież! Czy to papież mnie tak urządził? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Oh shit. A to nie jest, to nie jest Walker. Papież Walker. Will you see it? Wiesz, co się dzieje? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you. What the fuck? Czemu ci tamci goście latali w ogóle? Miał być tylko... ten, psychole, halo. Już nie umawiałem na żadnych posrańców. Duchy nadprzyrodzone i inne takie.
Dobra, gdzie nas zabrał nasz papież? Halo? No fajnie, super, jesteśmy w klatce. Bardzo mnie to cieszy. Dużo krzyży. Olmieś kaca stary. Po mocarzu pewnie. Zjema zjazdy, mamy zjazdy. Dobra. Rest in peace, poczytajmy co to jest na ścianach. He did not kill his enemies. Pamiętaj, że wpisy są dodawane. Kurwa, nigdy nie zdążę przeczytać. Halo? Okej, okay, dziękuję. O kurwa, stary! Okej, okay, nie, dalej to było. Czy on napierdala tą głową, tak? O, fuck my life. Gościu, usta! Ej, idę go zobaczyć. Hej! Woje! O tak, tak mi rób. Nie no, dobra, stary, ale... Halo, wypuściłbym cię, wiesz? Dlaczego tak tańczysz dziwnie? Dobra, nieważne, idę do tego, to co wiesz, bo sobie krzywdę zrobi, nie? Siedź w celi dalej. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Nie, może nie. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. No trochę tutaj. Nie tutaj. We give him a running start. There's an idea. Dobra, dziękuję. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. A ja nie chcę, żebyś się brał. W ogóle to jest takie, wiesz, wchodzisz tutaj, nie, dzień dobry, chciałbym zaproponować gwałt. Analny, mocno. Brej... Jaki pojeb. I ucieka. Nie, idę do swojego kolegi, wiesz, bo sobie krzywdę zrobi. Ty, jaki wyjebany tutaj, totalnie. Co? Science, but it's not. They were waiting for us in this place. Kto ci to zrobił, stary? They've always been here. Kto tu był? Czemu ci obcięli ptaka? Ale masz przerąbany, nie? Już nie, a nie, nie chcę, dobra, ale nie ten, nie bij w ściany, stary przyjacielu, chodź, ja muszę to zobaczyć z bliska. Pist! Jeee, yeah, party! Teraz tu, halo, halo! A czekaj, ja stanę przed tą, co zrobisz? W punkty walisz takie, dobra? Kurwa, nie udało się. Teraz będziesz szedł tutaj? W ogóle pokaż twarz. Uuu, ale przypo... Nie, idziesz tu? Tu. Bi! Ty, halo! A zmienia punkt. Widzę, że nie tylko ja na to wpadłem. Dobra, zostawiam cię w spokoju, bo mi się kończy... Odcinek z... Otwarte? Mogę, nie? O chuj, jakie krzyki. Czuję krwi i chcę się dostać, czuję to, ale co? W ogóle nie chciałbym się dostać do tych ziomeczków na górze. Mam kamerę, wiesz? A ty nie masz. To są cele same, gdzie tu jest jakieś przejście? Co jest do chuja? O, tu jest jakieś... Chyba jedyne pomieszczenie, coś tak jasne światło świeci dziwnie. Nie no, normalna cela. No dobra, przejdźmy na górę, spróbuję tędy przejść. Przepraszam! Kurwa, masz szczęście, że... Okej, okay, teraz widzę. No w sumie to nie jesteście przyjaźni. No fuj, naprawdę, chłopaki, chociaż gacie byście założyli, no takich rzeczy się nie robi, nie? Dobra, zgaszę tą kamerę. Okej, okay, idę już, dobra, nie krzyczcie. Tutaj na górze jakieś przejście było. To jest ten, co tańczy. B-block. Ktoś tu biega cały czas. Właśnie sprawdzam, próbowałem otworzyć te drzwi. Zamknięte. To nie zastrzałem. Przestrzeń są, zostawcie mnie samego.
Nie może będę musiał się z nimi bić, coś takiego. Komar. Coś mi tu nie pasuje. A to nie ma przejścia jakieś naprzeciwko? Nie, blok B tylko. To jakiś psychol jeszcze jest. Dobra. Muszą być jakieś drzwi, do których jeszcze nie podszedłem. No ale to są same izolatki, no halo. Może coś tutaj, za tymi, ze schodami. No, blok B, tradycyjnie. Fuck. A może muszę to jakoś, nie wiem, przeskoczyć? Nie, no, przeskoczyć to... Nie zadziała w ten sposób. Rest in peace, tu nie ma nic. O, ej, halo, tutaj nie byłem, czekaj, z tobą gadałem wcześniej? Ty nie byłeś... O chuj, ale spoko. Tylko nie wkładaj w to ręki, fuj, stary, le? Umyj ręce. Dobra, skup się, Bartek. Co? Motherfucker. O, drzwi otwarte, jest, nice. Jak coś do przodu już. No. Siusiak in the dupa. O ja pierdolę. Stary, jak się wystraszyłem. O dobra, jest, dobra, mam przejście, panie i panowie. Przepraszam. Czy tu się dzieje gwałt? Dobra, ja się cofnę. Chcę być zgwałcony. Dobra, słuchajcie, nagranie trwa już swój czas. Trzeba być... Przepraszam, mogę zamknąć trochę prywatności, dobrze? No. Wchodzę sobie pod łóżko. I prywatny kącik. I okej, okay, dobra, zakończyliśmy pierwszy odcinek z Outlasta. Myślę, że będą chodzić one co dwa dni. Może nawet na równi z Arkiem. No naprawdę bardzo chcę przejść tą grę. I się za nią wezmę na ostro, także... do pewnie za dwóch dni. Siemano, do następnego odcinka.